Wyznacz asymptoty pionowe wykresu funkcji f od x o równaniu x przez x kwadrat minus 16. Istnienie asymptot pionowych badamy tylko w punktach, które nie należą do dziedziny funkcji. Więc rozpoczniemy od wyznaczenia dziedziny funkcji f. Robimy założenie, iż to, co jest w mianowniku, nie może być zerem. Czyli x kwadrat minus 16 musi być różne od zera. Z wzoru skróconego mnożenia rozłożymy to na dwa nawiasy. Ze wzoru nasze a kwadrat to jest x kwadrat, czyli samo a to będzie x, natomiast b kwadrat to jest 16, czyli samo b to będzie 4. Czyli mamy x minus 4 razy x plus 4 ma być różne od zera. To równanie rozwiązujemy tak, jakby to był zwykły znak równa się, przy czym ten znak za każdym razem przekreślamy. Czyli zastanawiamy się, kiedy iloczyn dwóch liczb będzie zerem. Oczywiście, gdy jedna z tych liczb będzie zerem. Więc albo x minus 4 będzie zerem, znak równa się przekreślamy, albo x plus 4 będzie zerem, również przekreślamy. Rozwiązujemy oba równania, czyli stąd mamy x różny od 4, a tu mamy x różny od minus 4. Czyli dziedziną funkcji jest wszystko, czyli cały zbiór liczb rzeczywistych, z wykluczeniem minus czwórki i czwórki. Zbadamy, czy istnieje asymptota pionowa w minus czwórce, czyli obliczamy granicę przy x zmierzającym do minus czwórki. Musimy się zdecydować. Zaczniemy może od lewej strony. Czyli nasze x zmierzają do minus czwórki od lewej strony z naszej funkcji f od x. Zaczniemy od podstawienia pod x minus czwórki. Dostaniemy minus 4, minus 4 do kwadratu, minus 16. U góry zostaje nam minus 4, na dole mamy minus 4 do kwadratu, to jest 16, minus 16 daje nam 0. Ponieważ mamy 0 w mianowniku, dajemy to w taki kwadratowy nawias. To przedstawia nam tylko nasze myśli. I musimy się zastanowić, czy to jest 0 z plusem, czy 0 z minusem. Oczywiście minus 4 przez coś, co zbliża się do zera, da nam nieskończoność. Musimy zdecydować, czy to będzie plus, czy minus nieskończoność. Proponuję naszkicowanie funkcji znajdującej się w mianowniku. Wiemy już, że miejscami zerowymi tej funkcji jest czwórka i minus czwórka. Ramiona paraboli są skierowane do góry, dlatego że współczynnik a jest dodatni. I teraz zbliżamy się z x-ami do minus czwórki od lewej strony. Poruszamy się oczywiście po naszej funkcji, czyli widzimy, że poruszamy się po wartościach dodatnich. Czyli nasze 0 z mianownika będzie 0 z plusem. Liczbę ujemną dzielimy przez liczbę dodatnią, czyli dostajemy liczbę ujemną, czyli minus nieskończoność. Oznacza to, że zbliżając się z x-ami do minus czwórki od lewej strony, wartości naszej funkcji uciekają do minus nieskończoności. Czyli mamy granicę lewostronną, pionową, o równaniu x równa się minus 4. Obliczmy również granicę prawostronną, czyli mamy limes przy x zmierzającym tej minus czwórki z prawej strony. Wynik oczywiście będzie ten sam, czyli również będzie minus 4 przez 0. Teraz do naszej minus czwórki zbliżamy się od prawej strony. Idziemy oczywiście po naszej funkcji, czyli idziemy po wartościach ujemnych, czyli mamy 0 z minusem. Liczba ujemna dzielona przez liczbę ujemną daje nam liczbę dodatnią, czyli dostaniemy plus nieskończoność. Czyli mamy asymptotę pionową obustronną. O równaniu x równa się minus 4. Te
Teraz musimy jeszcze sprawdzić, czy istnieje asymptota pionowa w czwórce. Obliczamy więc granicę przy x zmierzającym tym razem do czwórki. Powiedzmy, że z lewej strony, z naszej funkcji. Podstawimy pod x czwórkę, czyli dostaniemy 4 przez 4 do kwadratu jest 16, minus 16 jest 0. Zbliżamy się do czwórki od lewej strony. Poruszamy się po szlaku, czyli po wykresie naszej funkcji, czyli idziemy po wartościach ujemnych, dlatego 0 jest z minusem. Liczba dodatnia przez liczbę ujemną daje nam liczbę ujemną, czyli dostajemy minus nieskończoność. A teraz jeszcze policzymy granicę przy x zmierzającym do czwórki z prawej strony. Również dostaniemy 4 przez 0. Poruszamy się do czwórki od prawej strony, czyli idziemy po wartościach dodatnich, czyli mamy 0 z plusem, co nam daje nieskończoność. Widzimy więc, że istnieje asymptota pionowa, również obustronna, w porównaniu x równa się 4. Czyli mamy dwie asymptoty pionowe, obustronne.